Dzień dobry, pan uczyć język polski? Oh, yes. Dobrze uczyć. No, molto very good. Ile kosztować? No, Polish język jest difficult. Schwein mal her. Język 100 tysięcy złotych za godzinę, 100 plus narzut za trudności, razem zusammen a kupno quattro cieni, 400, 300 tysięcy złotych za trudności. Co tu chmkać? Pan nie wierzy, że polski jest trudny? Proszę, spróbujemy. Mało który Polak umie mówić po polsku, a cóż dopiero Syryjczyk z Kostaryki czy Copacabany, proszę pana. Wchodź pan. No co pan tak stoisz jak słup? Zdejmuj pan ten paltocik i siadaj. Teraz niech pan uważnie słucha i powtarza. Czego pan nie rozumie, to wytłumaczę. Ich werde Ihnen eksklipike. Piestrzenica siostrzenicy, która była nałożnicą przebrzydłego przewoźnika przez przełom Przemszy pod Przyną, nie przydała się jej na przeprawę w czasie przeprawy przez Przełęcz ani tej jawno grzesznicy, która jej przewrotnemu przygłupawemu parzybrodzie, jak przywykli przyzywać przewodnika przygodni przechodnie. Rozumie pan? Niech pan sobie przeczyta jeszcze raz, a później usiłuje powtórzyć z pamięci. Przyprawa ze siostrzeniczy nie brzydala się jawno grzesznicy. Akurat. Jeszcze raz, powolutku, nie spieszymy się. Możemy sobie przecież siedzieć i 2 godziny po 400 tysięcy. No, uwaga, proszę. Pieszczonica na łożnicy przydala się przez przełęcz w pasie brodzie. Proszę pan, co jest pieszczonica? Nie pieszczonica, a piestrzenica. Grominta exculenta. Ale widzę, że ten tekst panu jakoś nie leży. Spróbujemy czegoś innego. O, uwaga. Płaskowyż ryżowych wyżyn wrzynał się wzwyż grzędą rozłożystych jarmużów, tworząc melanż podłoża, wzdłuż którego i wszerz biegły bezdroża róż i wrzosów. Wszakże z bezbrzeża, gdzie młodzież ćwiczyła solfeż, wciąż jak jeden mąż dodawano sobie kurażu masażem. No proszę, niech pan przeczyta. Płaskowyż ryżowych wyżyn wrzynał się wzwyż. Wzwyż. Co to jest wzwyż? Pan nie wie, co to jest wzwyż? No niech się pan nie kompromituje. Każde dziecko wie, nie do dołu, odwrotnie, przeciwnie niż do dołu, gamoniu. Niech pan sobie teraz powtórzy. Sisi, ksengom rosołocistych jarmulów, no. Zdolności językowych to pan nie masz, z pamięcią marnie. Powinienem brać od pana 500, ale niech już będzie te 450 tysięcy. Straszny z pana palant. Palant? Co jest? Polski golf, tłumoku. Golf? Pod siję? Nie! Golf, sport, piłka i wziu, bank, piłka leci! Dam panu coś mniej skomplikowanego. Uwaga! Chrabąszcz w gąszczu wino bluszczu błyszczał jak tłuszcz w barszczu, a przy nim świerszcz brzęczał i brzdąkał przygrywki proboszczowi cierpiącemu na wytrzeszcz, widoczny z dala jak jaszcz w kleszczach deszczu, który opiewał wieszcz, łowiąc leszcze i popijając mimo pryszczy przykrytych przędzą jego nieprzerzedzonej brody. Proszę czytać i powtórzyć. Kłąbać w gościu wino pluciu bliciał jak tucz barciu, przy którym świeć przączał i przonkał przykrywki probociowi. Pan ma szklankę wody? Bez wykrętów. Proszę przeczytać i powtórzyć całość, a dostanie pan szklankę wody. Co to jest wycieć? Nie wycieć, tylko wytrzeszcz. Wytrzeszcz, choroba basedowa, a raczej jej skutki, tłumoku, objawy. Dalej proszę, bo nie przerobimy kursu. Mnie głowa nie pracować. Paluszek i główka to szkolna wymówka. Co jest mówka? Mówka to jest rura pokryta futrem, w której kobieta ukrywa ręce, gdy nie ma zrobionego manikir. Daję panu ostatni łatwy tekst. Niech pan wie, za co pan płaci. O. Wszystko wiedzący ksiądz wpatrzył się w mosiąc pieniądza, lecz jako krótkowic widział tylko sadzę, niczym na patelce po smardzach i rydzach, które wódz tak chętnie jadał z bundzem w towarzystwie bądź co bądź samego Brzetysława Strzemeszna. Proszę, citare and repetare. Wiczko wiedzący ksiądz wpatrzył się w miesiąc pieniaca, lecz dziadko krótko ficę ficiał tylko sacen. Ojów, echów, mizerum, pan co jest ciemieczna? Nie ciemieczna, tylko trzemeszna. Trzemeszna, nie był pan? Trzemeszno City, barokowy kościół, krochmalnia, prawa miejskie w 14 stuleciu. Tam mieszka wuj Grzegorz, druga ulica od rynku na lewo. Proszę woda. Woda.
Jedźmy, nikt nie woda. Na wodę trzeba sobie zasłużyć wynikami. Tu jest uczelnia, a nie pijalnia wód. Z pana to jest zakuta pałeczka, a ten poszegleniuszek albo bezmyślniec tęgo nadziany. Zna pan takie gatunki? Ćwoczek wodopijec? Co ja mam z panem zrobić? Dam panu te teksty do domu i ne hause a la casa. W domu się pan nauczy czytać tylko po ludzku. Powtarzać i recytować. Słówka pan sobie wybierze z wielkiej encyklopedii albo ze słownika Doroszewskiego. Co to na przykład znaczy bunt? Pan wie? Nie, nie wiem. Ja nie chcę znać ni to bunt. Bunt to jest owczy ser, czasem trochę podrabiany krowim mlekiem. Każdy buc u nas wie, co to jest bunt. 60 tysięcy złotych za kilo albo i więcej. Ma pan tu teksty. Płaci pan 500 tysięcy, czekam w czwartek 18 o tej samej porze. Szczęśliwej drogi do domu. Szczęśliwej nogi. Do zobaczenia. Do zobaczenia.